Dzień dobry wszystkim. Dobrze, to chyba możemy zacząć. Witamy Państwa bardzo serdecznie na naszym cyklicznym spotkaniu, na naszym cyklicznym webinarze, teoretycznie, praktycznie. Z serii teoretycznie praktycznych spotkań i dzisiaj będziemy rozmawiać na temat wyników badania, które mieliśmy ogromną przyjemność przeprowadzić w ramach działalności naszego instytutu. I żeby tak rozpocząć, to może powiem tak kilka słów w ogóle dla tych z Państwa, którzy są dzisiaj z nami pierwszy raz. Czym się zajmujemy jako Instytut Badań Organizacji Kultury IBOK? Jesteśmy organizacją pozarządową i naszym celem jest prowadzenie badań w obszarze kultury i wspieranie procesów zarządczych w organizacjach, które są związane z działalnością twórczą, edukacyjną, kulturalną i dziedzictwem kulturowym. I realizujemy różne działania badawcze, ewaluacyjne, prowadzimy działalność edukacyjną, w tym również webinary, szkolenia, wspieramy imprezy kulturalne i naukowe i właśnie spełniamy swoją taką misję działania dla sektora kultury. Jednym z tych naszych działań, no właśnie jest to dzisiejsze spotkanie, cykl spotkań pod nazwą Teoretycznie Praktyczne Spotkanie o Zarządzaniu Kulturą, w ramach którego dzisiaj się widzimy i porozmawiamy, tak jak już wspomniałam, o badaniu pod nazwą Nieludzcy pracownicy teatru, znaczenie i rola przedmiotów w polskich teatrach dramatycznych, a porozmawiamy z Państwem ja, czyli Paulina Kwiatkowska-Chylińska i dr Marcin Laberszek. My koordynowaliśmy to badanie, natomiast pracowaliśmy w większym, wspaniałym zespole przez 2 lata, o czym za chwilę Państwu szerzej opowiemy. Z miłą przyjemnością. Z takich technicznych rzeczy chciałabym jeszcze powiedzieć, że nasze spotkanie jest nagrywane, jest transmitowane jednocześnie na tej platformie, na której jesteśmy, Click Meeting, ale też na Facebooku. I po naszym spotkaniu będzie ono też dostępne na naszym kanale na YouTubie, także zachęcamy Państwa bardzo serdecznie do subskrybowania naszego kanału na YouTubie, bo mamy tam też bardzo dużo poprzednich webinarów, które już mieliśmy przyjemność odbyć. I w trakcie tego webinaru też możecie Państwo zadawać pytania w komentarzach, a my później postaramy się na nie wszystkie odpowiedzieć. Przez pierwsze pół godziny spotkania zaprezentujemy z Marcinem wyniki naszego badania, natomiast pozostałe pół godziny poświęcimy sobie na pytania od Państwa, także serdecznie zapraszamy i chyba miłego odbioru. Myślę, że możemy zacząć, prawda? Tak. Myślę, że tak. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu. Ja się nazywam Marcin Laberszek. Jestem pracownikiem Instytutu Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego. Właśnie wspólnie z Pauliną Kwiatkowską-Chylińską chcielibyśmy, no jak już wspomniała, zaprezentować Państwu wyniki naszych badań. Wyniki te ukazały się w formie raportu zatytułowanego, tak jak dzisiejsze zresztą spotkanie, Nieludzcy pracownicy teatru, znaczenie i rola przedmiotów w polskich teatrach dramatycznych. I jak Państwo zdążyli się pewnie tutaj zorientować, to nasze badanie dotyczyło właśnie przedmiotów, rzeczy, i małych, i dużych, i niewielkich, takich całkiem sporych, jeśli chodzi o gabaryty, ale właśnie takich rzeczy, które występują w świecie teatrów, w przestrzeni polskich teatrów, i to tych dramatycznych.
Ale o szczegółach doboru tutaj teatrów i innych elementach metodologii to tutaj powie pewnie Paulina. Ja tutaj w ramach wstępu powiem, kto w tym naszym badaniu uczestniczył. Generalnie było to 6 osób. My tutaj z Pauliną Kwiatkowską-Chylińską byliśmy koordynatorami, ale z nami jeszcze realizowały badanie Alicja Krawczyńska z Politechniki Wrocławskiej i Sylwia Mieczkowska z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Paulina Kwiatkowska-Chylińska jest związana z Uniwersytetem Łódzkim, a wspomagały nas... Różnorodność. Słucham? Także chciałam właśnie dodać, że taką różnorodność mamy. Tutaj też proszę zauważyć, jak jesteśmy interdyscyplinarnym zespołem tak naprawdę. Tak, tak, tak. Z różnych zakątków Polski tutaj pochodzimy, natomiast no, nowe technologie połączyły nas. Natomiast pomagały nam dwie studentki Instytutu Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego, pani Emilia Styrc i pani Anna Wesołowska. I to tyle, jeśli chodzi o nasz skład. Natomiast no, takie podstawowe pytanie tutaj na wstępie można zadać, dlaczego akurat przedmioty nas zainteresowały i dlaczego akurat przedmioty teatralne? Dlaczego przedmioty? No, przedmioty rzeczy są takimi obiektami, znaczy jest w nich to interesujące, że właściwie na co dzień, każdy z nas to jak gdyby przyzna, nie zwracają naszej uwagi. Traktujemy je trochę w taki sposób, że przechodzimy obok, nie zauważamy ich, a zwłaszcza tego, co dla nas robią, ich ról. Traktujemy je najczęściej jako zwykłe przedmioty fizyczne, które gdzieś tam obok nas się znajdują, które w przestrzeni, w której żyjemy, się mieszczą. Swego czasu Tadeusz Kantor ciekawą rzecz zauważył. Wspomniał on, że zwracamy uwagę na przedmioty dopiero wtedy, kiedy one zaczynają się psuć. Dopiero wtedy, kiedy niemożliwe staje się to, do czego one służą, tak? Gdzie psuje się ich funkcja. I wtedy dopiero podkreślamy ich rolę. Wtedy dopiero zauważamy, jak były nam potrzebne. Zresztą muszę Państwu powiedzieć, że w naszych badaniach również zauważyliśmy tę właśnie zależność, o której mówił Tadeusz Kantor. Mało tego, nie tylko ta rola i znaczenie przedmiotów jest zauważana, kiedy one się psują, ale również kiedy znikają. Z jakichś przyczyn może stać się tak, że nie ma tego przedmiotu, który był dotychczas w jakimś miejscu i wtedy zaczynamy tego przedmiotu poszukiwać, bo ma dla nas jakieś właśnie znaczenie. To znaczenie ukryte jest na co dzień, natomiast wtedy, kiedy właśnie przedmiot się psuje albo znika z naszego otoczenia, no to wtedy zaczynamy myśleć o tym przedmiocie. I to był jakby pierwszy taki impuls. Drugi impuls to jest to, że drugim impulsem było to, że jednak badania dotyczące przedmiotów, rzeczy martwych są o wiele rzadsze niż te badania dotyczące ludzi. No, ale dlaczego teatr, prawda? Dlaczego takie organizacje nas tutaj zainteresowały, jakimi są teatry? Otóż no, przede wszystkim to, że w teatrach występują jakby dwie takie grupy odrębne teatrów, przedmiotów, przepraszam. Po pierwsze przedmioty, no te, na które jednak najczęściej zwraca się uwagę. Te przedmioty, które myśmy nazywali przedmiotami artystycznymi, czyli te, które występują często na scenie, te, które występują przy okazji realizacji spektakli teatralnych, rekwizyty, kostiumy, elementy scenografii. Na te wszystkie elementy zwracamy najczęściej uwagę jako widzowie teatralni, no bo one budują jakąś rzeczywistość artystyczną, jakąś rzeczywistość teatralną. Ale jest jeszcze druga grupa przedmiotów, tych pozaartystycznych, nieartystycznych, które pojawiają się w różnych innych miejscach pozascenicznych, jak biura, jak hole, jak portiernie, kasy biletowe i wielu innych miejscach, na które to nie zwracamy uwagi. Mało tego, rzadko zwracają na rolę i funkcję tych przedmiotów sami pracownicy teatrów. I to było takim bodźcem do przeprowadzenia przez nas badań. Zresztą no, przynajmniej w skali polskiej były to pierwsze badania właśnie dotyczące właśnie nie tylko przedmiotów artystycznych, bo takie już były prowadzone, ale również tych przedmiotów pozaartystycznych. Tutaj mamy taki
ciekawy cytat. Aktor bez kostiumu, rekwizytu, scenografii, świateł i dźwięku jest tylko człowiekiem. Ten krótki cytat, ten punkt widzenia, to pochodzi z jednego z wywiadów realizowanych w trakcie naszych badań. I w tym króciutkim cytacie możecie Państwo dostrzec jedną z funkcji, akurat z funkcji przedmiotów, akurat tutaj ta funkcja dotyczy przedmiotów artystycznych, kostiumów, rekwizytów, scenografii. Jaka to jest funkcja? Funkcja przenoszenia znaczeń. Przenoszenia znaczeń, dzięki tej funkcji konkretna osoba przestaje być tylko i wyłącznie zwykłym człowiekiem, ale nabiera jakiejś osobowości, prawda? Jakiejś podmiotowości, staje się kimś, na przykład postacią teatralną. I to jest bardzo ważne. Natomiast w naszych badaniach myśmy odkryli, że tak akurat funkcja przenoszenia znaczeń istnieje nie tylko i powiązana jest nie tylko z tymi przedmiotami artystycznymi, ale również z przedmiotami codziennego użytku, z tymi przedmiotami pozaartystycznymi. Jest wiele przedmiotów, które właśnie tworzą tożsamość i kształtują tożsamość ludzi, pracowników nieartystycznych w teatrach. Poza tym, poza funkcją przenoszenia znaczeń, wyszczególniliśmy o wiele więcej funkcji przedmiotów teatralnych, o wiele więcej ról, które przedmioty odgrywają w teatrach, i o tych właśnie funkcjach chcieliśmy dzisiaj Państwu opowiedzieć. To na razie z mojej strony tyle, później jeszcze się dołączę. Tak, już Marcin, dużo powiedziałeś o tym, dlaczego w ogóle zajęliśmy się tym tematem, co tutaj było dla nas bardzo istotne. A żeby to jeszcze tak spiąć, to ja powiem, co było takim głównym celem naszego badania. Raz jeszcze, żeby to było tutaj wybrzmiało w tle, czyli zależało nam na tym, żeby poznać i przypisać, jakie są znaczenia, role ma praca pracowników tych nieludzkich właśnie, czyli przedmiotów, których nazwaliśmy nieludzkimi pracownikami w instytucji, którą jest teatr. I żeby ten cel zrealizować, to zadaliśmy sobie 6 takich głównych pytań badawczych. Też zależało nam na jak najgłębszej eksploracji tego tematu, więc interesowały nas bardzo różne wątki i właśnie jak to w tego typu badaniu eksploracyjnym chcieliśmy jak najwięcej się tutaj dowiedzieć i o tym, jak to robiliśmy, to za chwilę Państwu powiem. Natomiast tutaj tak jak możecie Państwo zauważyć, chcieliśmy się dowiedzieć, jaką konkretnie pracę wykonują przedmioty, jaka jest relacja przedmiotu z człowiekiem, albo też jakie są relacje przedmiotów z innymi przedmiotami, jak ważne są dla funkcjonowania całego teatru, co by się stało, gdyby na przykład jakiegoś przedmiotu zabrakło, albo jakie znaczenie dla pracowników teatru mają przedmioty, z którymi pracują, oraz też taki bardzo nurtująca nas kwestia, jaka jest symbolika tych przedmiotów. Pytaliśmy o to, czy istnieją na przykład jakieś przesądy albo jakieś szczególne historie związane z tymi przedmiotami, które pełnią ważną rolę. No właśnie, jak do tego wszystkiego staraliśmy się dojść? W pierwszej kolejności przeprowadziliśmy badanie pilotażowe. Też na wstępie chciałam zauważyć, że my byliśmy zespołem przez dużą część badania, tak naprawdę 6-osobowym, więc mieliśmy częste spotkania zespołu, burze mózgów i zastanawialiśmy się, jak do tego tematu najlepiej podejść. No i stwierdziliśmy, że właśnie jak najbardziej eksploracyjnie i sprawdzaliśmy sobie na różnych etapach, jak to wychodzi, ale żeby to zrobić, no to przeprowadziliśmy badanie pilotażowe.
żeby też sprawdzić przyjętą przez nas metodologię. I to badanie pilotażowe przeprowadziliśmy w Teatrze imienia Aleksandra Węgierki w Białymstoku. I ono składało się z takich dwóch głównych etapów. Pierwszy etap, w pierwszym etapie zastosowaliśmy metodę autofotografii, czyli zbieraliśmy zdjęcia. Prosiliśmy najpierw pracowników teatru, różnych pracowników. Tutaj też właśnie zależało nam na tym, żeby to byli wszyscy chętni pracownicy, czyli nie różnicowaliśmy, że nie różnicowaliśmy na pracowników administracyjnych, nieadministracyjnych. Zależało nam na tym, żeby wszyscy pracownicy, którzy chcą się włączyć tutaj w badanie, zrobili zdjęcie przedmiotu lub przedmiotów kilku, które w ich ocenie pełnią ważną rolę w ich pracy. Analizowaliśmy otrzymane zdjęcia, a później też analizowaliśmy, tu był dosyć złożony etap, kodowaliśmy te zdjęcia, dużo dyskutowaliśmy, właśnie też mieliśmy częste spotkania, wymiany myśli, aż w pewnym momencie właśnie uznaliśmy, że kolejnym etapem będzie zgłębienie tej analizy za pomocą wywiadów, indywidualnych wywiadów pogłębionych, które to przeprowadziliśmy z kilkoma pracownikami tego teatru. I myślę, że nie ma sensu opowiadać więcej o tym procesie, bo tak naprawdę możecie Państwo to przeczytać, tutaj zrobię autopromocję, możecie Państwo o tym procesie pilotażowym przeczytać w naszym artykule, który macie tutaj Państwo wyszczególniony na slajdzie, czyli badanie przedmiotów w teatrach z wykorzystaniem autofotografii, który znajdziecie w książce Metodologia badań w sektorze kultury i mediów, która ukazała się na koniec zeszłego roku. Także tutaj Państwa serdecznie zapraszam, a ja opowiem dalej, bo badanie pilotażowe miało na celu no właśnie sprawdzić naszą metodologię, którą przełożyliśmy później na badanie właściwe. I podobną metodologię zastosowaliśmy w dziewięciu teatrach z miast wojewódzkich i zebraliśmy łącznie 321 zdjęć, które w pierwszej kolejności przeanalizowaliśmy, a następnie przeprowadziliśmy łącznie 19 pogłębionych wywiadów. No i na tej podstawie już mieliśmy jakieś, na tej podstawie właśnie dokonaliśmy wniosków. I pierwszy taki etap to było w ogóle skategoryzowanie tych przedmiotów. Tutaj Marcin też troszkę opowiedziałeś już o tym, jakie tam przedmioty się pojawiały i że no właśnie też bardzo ciekawe było to, że to nie są też tylko takie przedmioty oczywiste. I też wybraliśmy kilka takich przykładów, o których za chwilkę Państwu opowiemy właśnie na przykładzie konkretnego opowiadania o konkretnych funkcjach. Natomiast tutaj Państwo widzicie takich sześć kategorii, no bo też no właśnie na podstawie tych 321 zdjęć mieliśmy dosyć spory materiał i uznaliśmy, że warto byłoby te przedmioty, które pracują w teatrze, pogrupować w konkretne kategorie, które tutaj Państwo widzicie, czyli urządzenia i maszyny, czyli wszelkie większe urządzenia, które mogą pracować, czyli te, które mogą służyć do wytwarzania spektaklu, ale też takie, które w ogóle służą do funkcjonowania w stylu na przykład drukarka, narzędzia i przyrządy. Myślę, że nie będę teraz też
specjalnie się na tym skupiać, bo za chwilkę o tych przedmiotach, jakie to przedmioty są, to zobaczymy. I też oczywiście musimy Państwu zostawić jakiś niedosyt, więc zapraszamy też do przeczytania raportu. Myślę, żeby też nie zabierać za dużo czasu, to przejdziemy sobie dalej. Ja tylko jeszcze Państwu pokażę najpierw w takim zlotu ptaka, jakie funkcje wyszczególniliśmy. Uznaliśmy, że przedmioty w teatrze pełnią 6 takich kategorii funkcji, a w ramach tych funkcji jeszcze pełnią kolejne, więc no o tym za chwilkę troszeczkę szerzej Państwu opowiemy, ale tak jak widzicie, 6 głównych funkcji, kategorii funkcji to są zabezpieczanie i utrwalanie, wytwarzanie i przetwarzanie, sterowanie i regulowanie, integracja i translokacja, informowanie i kształcenie, a także współtworzenie i przenoszenie znaczeń. Także zapraszam Państwa teraz przejdziemy sobie przez każdą z tych kategorii i krótko opowiemy i pokażemy na konkretnych cytatach, jakie te funkcje mogą być. Oddaję głos Marcinowi. Dziękuję bardzo. Tak. Teraz chcielibyśmy przedstawić rezultaty naszych badań, czyli to, jaką pracę wykonują przedmioty w teatrach, co im zawdzięczamy, jakie role odgrywają w teatrach, prawda? To na podstawie i tych zdjęć, które uzyskaliśmy od ludzi pracujących w teatrach i na podstawie wywiadów, stwierdziliśmy, jakie funkcje pełnią konkretne przedmioty i te funkcje później staraliśmy się pogrupować. Stąd wzięły się te duże takie kategorie duże kategorie funkcji, jak zabezpieczanie i utrwalanie. Proszę zwróćcie uwagę, że zabezpieczanie i utrwalanie jako grupa funkcji złożona jest z mniejszych funkcji. Na przykład tutaj mamy akurat 3 funkcje: przechowywanie, ochrona i podtrzymywanie. Wszystkie te funkcje, które są pełnione przez konkretne przedmioty, tworzą właśnie taką dużą kategorię, ten zbiór tych podstawowych funkcji przedmiotów, a ten zbiór nosi nazwę zabezpieczania i utrwalania. I co to jest za zbiór? Co to są za funkcje? Co to jest za grupa funkcji? Zabezpieczenie i utrwalanie dotyczy tych przedmiotów, których zasadą działania jest właśnie zabezpieczanie czegoś przed jakąś zmianą i właśnie utrwalanie pewnego rodzaju stanu rzeczy, utrwalanie w czasie, żeby on się nie zmienił, żeby nie doszło do jakiejś zmiany. No na przykład, nie wiem, jak sobie to można wyobrazić. Możemy sobie wyobrazić, że posiadamy w każdym domu lodówkę. Ona właśnie pełni funkcję właśnie zabezpieczania, lodówka zabezpiecza jedzenie przed zmianą jego formy, prawda, zapachu i tak dalej, i tak dalej. I takie przedmioty, zresztą lodówki też występują w teatrach, ale takie przedmioty i artystyczne, i nieartystyczne występują właśnie w teatrach, które zabezpieczają coś przed zmianą i utrwalają stan nie tylko, ale stan na przykład ludzi, stan na przykład jakiejś sytuacji, bo w teatrze, jak w różnych organizacjach, wszystko, jak w naszym życiu, wszystko jest uporządkowane, więc celem różnego rodzaju przedmiotów, które wpisują się w tę kategorię, jest zabezpieczenie przed zmianą i utrwalenie stanu, który jest pożądany, którego pożądają pracownicy teatru. No i to zabezpieczanie i utrwalanie, to ważne, żeby o tym powiedzieć, może przyjąć taką formę materialną i niematerialną. Ta niematerialna forma jest często taką właśnie metaforyczną, można nawet powiedzieć. O co chodzi? No zabezpieczanie i utrwalenie w sensie takim fizycznym, materialnym, no dotyczy zmiany na przykład formy rzeczy, prawda? No tak jak wspomniałem o tym jedzeniu, no to lodówka zabezpiecza, w teatrach ona również występuje, przed zmianą formy, prawda, zmianą struktury rzeczy. Czyli mamy tutaj zabezpieczenie fizyczne. Ale są też przedmioty w teatrach, które zabezpieczają, na przykład ochraniają pamięć człowieka przed utratą. Taką funkcję mogą na przykład pełnić scenariusze teatralne, które posiadają pewnego rodzaju zapis
sztuki teatralnej i zabezpieczają, ochraniają pamięć ludzką przed ewentualnymi zmianami. Więc całe tutaj katalogi udało nam się, całą grupę przedmiotów tutaj wyszczególnić, natomiast no, mamy tutaj takie przykłady cytatów dotyczące poszczególnych przedmiotów, o których można wspomnieć. Pierwszy cytat dotyczy peruki, która zabezpiecza włosy aktorki. Czyli widzimy, że peruka nie tylko ma funkcję przenoszenia znaczeń i kreuje jakby wyobraźnię odbiorców, widzów teatru, ale również pełni funkcję zabezpieczającą, o czym wspomniała sama aktorka, zabezpiecza włosy aktorki, czyli tutaj jest relacja z konkretnym człowiekiem, włosy aktorki przed zniszczeniem. Ale to nie tylko, tak jak wspominaliśmy, tę funkcję zabezpieczającą, zresztą jak każdekolwiek inne, pełnią te przedmioty artystyczne, to może być zwykły sznurek, dotyczy tego drugi cytat, sznurek był wykorzystywany w jednym z teatrów w ramach prowadzonych przez jedną z osób warsztatów dla dzieci. Osoba prowadząca te warsztaty postanowiła z grupą dzieci przejść po całym teatrze, pokazać dzieciom teatr. I te dzieci trzymały się wspólnie z tą panią tego sznurka. I jak wskazuje ta osoba, wskazała podczas wywiadu, ten sznurek był czymś, co pomagało w asyście, był takim naszym powiązaniem. Mamy tutaj w tym cytacie, w tych słowach podkreśloną funkcję właśnie ochronną, zabezpieczającą przed, można powiedzieć, rozpierzchnięciem się tych dzieci po całym teatrze. I mnóstwo różnego rodzaju przedmiotów i nieartystycznych, i artystycznych właśnie tutaj realizowało tę funkcję zabezpieczania i utrwalania pewnego pożądanego przez nas stanu rzeczy, jakiegoś ładu organizacyjnego. Drugą główną grupą funkcji było wytwarzanie i przetwarzanie. I to oczywiście ta kategoria funkcji też składa się z podfunkcji, prawda, z tych podstawowych takich ról odgrywanych przez przedmioty, jak kreowanie, upiększanie, dostosowywanie i transformacja. Wytwarzanie i przetwarzanie dotyczy tych przedmiotów, tej grupy przedmiotów pojawiających się w różnych miejscach i artystycznych, i nieartystycznych w przestrzeni teatralnej, dzięki którym możemy uzyskać jakieś nowe rzeczy, nowe formy, nowe kształty, coś zmienić, coś wytworzyć, coś uzyskać coś, co wcześniej nie istniało, albo przetworzyć jakąś rzecz, albo jakąś sytuację, albo jakiegoś człowieka w jakiś stan, którego wcześniej nie było. Na przykład kostium może, tak jak wspomnieliśmy wcześniej, zmienić tożsamość człowieka, prawda? Zmienić jego wygląd fizyczny. To jest ta grupa przedmiotów, o których nam wspominali pracownicy teatrów, które to przedmioty właśnie wytwarzają jakąś nową rzeczywistość i zmieniają rzeczywistość, która wcześniej istniała. I tak samo mamy tutaj szereg przedmiotów artystycznych i nieartystycznych. Pierwszy cytat jest bardzo ciekawy, bo dotyczy kuchenki mikrofalowej. I kuchenka mikrofalowa, proszę Państwa, pełni niesamowicie ciekawą funkcję, bo ona oczywiście przetwarza w sensie fizycznym, pełniąc taką nieartystyczną funkcję, przetwarza produkty no, z zimnych na ciepłe, ale również ona pełni funkcję w tym świecie artystycznym, może pełnić funkcję. Nierzadko, a przynajmniej w jednych z teatrów była, wykorzystywana do tego, żeby zmienić temperaturę przedmiotu, jakiegoś pożywienia, które później się pojawi w spektaklu teatralnym. Powodowało to to, że to jedzenie, to pożywienie no, jakby pachniało, prawda? Wydobywał się z niego jakiś specyficzny aromat, który zmieniał świadomość widzów. Więc działanie tej kuchenki mikrofalowej powodowało ostatecznie zmianę, przetworzenie, wytworzenie jakichś szczególnego rodzaju obrazów w świadomości widzów teatralnych, co zresztą wynikało z wywiadów, bo tych funkcji szukaliśmy właśnie we wspomnieniach, nie tylko we wspomnieniach, ale w tym, o czym nam mówili pracownicy.
Jest tu wiele różnego rodzaju przedmiotów, które te funkcje pełnią, które te role właśnie wytwarzania i przetwarzania odgrywają. Kolejną kategorią funkcji jest ta kategoria sterowania i regulacji. Tak ją nazwaliśmy. Składa się ona z takich podstawowych funkcji jak nawigacja, stabilizacja, kontrola, normalizacja i korekcja. O co tutaj chodzi? Sterowanie i regulacja to taka kategoria funkcji, która dotyczy przedmiotów związanych z działaniem teatru, ponieważ teatr w jakiś sposób żyje. Teatr jest nie tylko pewnym stanem, ale też mechanizmem. Różne przedmioty działają, funkcjonują w jakiś określony sposób. Tak samo ludzie mają różne zadania do wykonania. No? Działają, funkcjonują w obrębie teatru. Teatr jest mechanizmem, on cały czas żyje. Niektóre przedmioty wpływają właśnie na tą działalność ludzi i innych przedmiotów. Regulują i sterują to, jak zachowują się inne osoby i inne przedmioty. Nawigują ludźmi i stabilizują ich zachowanie. Mówimy o pewnego rodzaju funkcji dotyczącej regulowania życia teatralnego, regulowania działalności teatralnej. I to jest mnóstwo artystycznych i nieartystycznych przedmiotów, które wpisują się właśnie w główną grupę funkcji teatru. Na przykład scenariusze teatralne, ale te scenariusze teatralne, te egzemplarze scenariuszy, które zwłaszcza te, które są w posiadaniu inspicjentów, bo jak Państwo wiecie, egzemplarze scenariuszy trafiają i do aktorów, i do reżyserów, ale też do inspicjentów. I inspicjent, bardzo ważna postać właśnie w świecie teatru, ma naniesione różnego rodzaju notatki właśnie w tym egzemplarzu scenariusza. Te notatki mówią o tym, kiedy poszczególne osoby powinny pojawić się na scenie, kiedy z niej zejść, kiedy kurtyna powinna opaść, kiedy powinna się wznieść, kiedy powinien wybrzmieć gong, kiedy powinny zapalić się światła, pojawić się muzyka i tak dalej, i tak dalej. Widzimy zatem, że przedmiot, jakim jest egzemplarz scenariusza, reguluje życie sceniczne. Mówi o tym, w cudzysłowie mówi, kto i co ma pojawić się w określonym czasie. Podobnie działa zresztą zegar powieszony na ścianie miejsca, w którym pracuje inspicjent. On też mówi inspicjentowi, w jakim czasie jakieś konkretne przedmioty albo ludzie powinni się pojawić na scenie, powinny pojawić się na scenie. I tutaj można, proszę Państwa, podać różne przedmioty, nie tylko artystyczne, na przykład pieczątki, przedmiot pozaartystyczny, pieczątki pojawiające się w biurze. Co one robią? Regulują przepływ korespondencji. Pieczątka nie tylko przypita na jakimś dokumencie nadaje status tego przedmiotu, nadaje mu jakąś szczególną rangę, ale też powoduje, że ten przedmiot trafia do odpowiedniej teczki, na odpowiednią półkę, do odpowiedniego gabinetu. Widzimy, że pieczątki sterują, regulują przepływem, czyli życiem tutaj korespondencji. Życiem w cudzysłowie oczywiście, ale mamy do czynienia cały czas z jakimś ruchem, który jest regulowany, który jest sterowany. O tym właśnie mówi ta funkcja. A kolejne trzy funkcje przedstawi tutaj Paulina. Zapraszam. Dziękuję za wywołanie. No właśnie, czwartą funkcją, którą wyróżniliśmy, jest funkcja translokacja i integracja. Funkcja ta też dotyczy wielu przedmiotów, często nieoczywistych. Tutaj na ilustracji autorstwa Weroniki Trębacz, tutaj też od razu zrobię promocję, ponieważ wszystkie ilustracje, które są w naszym raporcie, są właśnie autorstwa artystki Weroniki Trębacz, więc dzięki temu nasz raport jest nie tylko ciekawy merytorycznie, ale również bardzo piękny. Wracając do merytoryki, translokacja i integracja to jest taka funkcja przedmiotów, która wiąże się z tym, że przedmioty
mogą mieć wpływ na przemieszczanie się, mogą się same przemieszczać, ale mogą powodować, że coś innego zostaje przemieszczone. Mają też swoją rolę w wysyłaniu czy odbieraniu, o czym za chwilkę powiem na przykładzie. Umiejscawianie, łączenie i rozłączanie, czyli też taka funkcja integracyjna czy dezintegrująca. Przedmioty, no właśnie, tutaj też ciekawe jest to, że tu chodzi o to, że same te przedmioty mają wpływ na to przemieszczanie się, ale też wokół tych przedmiotów ludzie się przemieszczają, czy tutaj wchodząc w tą relację przedmiotu z człowiekiem, a pokazując na przykładzie z naszego badania, to na przykład tutaj jest pierwszy cytat, który dotyczy wspomnianej przed chwilą przez Marcina pieczątki, na którą trzeba huchnąć na szczęście, ponieważ jak się na nią huchnie, to szybciej dojdzie korespondencja, czyli ta pieczątka ma wpływ na przemieszczanie, ale też jednocześnie na wysyłanie czy odbieranie w tym przypadku korespondencji. Kolejnym ciekawym też cytatem jest na przykład to, na przykład przedmiot, który właśnie bardzo mocno się wiąże z przemieszczaniem. W tym przypadku pokazany jest jako zabieranie dostępu do czegoś, czyli nie wpuszczanie gdzieś, nie zamykanie, czyli klucze. Tak jak widzicie Państwo w ostatnim przykładzie, tutaj w nim można powiedzieć o właśnie dezintegracji tak naprawdę, czyli nie wpuszczamy dzięki temu, że są te klucze, to nie można wejść do jakiegoś na przykład niebezpiecznego pomieszczenia. Tutaj od razu pojawia się funkcja ochronna w tym, ale to tak jak już Państwo na pewno zauważyliście, o czym mówimy od początku, te funkcje też, to nie jest tak, że jeden przedmiot pełni jedną funkcję, te funkcje oczywiście są różne dla różnych przedmiotów i się na różnych poziomach przenikają. Kolejna funkcja, informowanie i kształcenie. I to jest taka funkcja, która mówi, że przedmioty mogą komunikować coś między sobą, mogą komunikować coś w relacji z człowiekiem. Mogą też przypominać, tu o czym też Marcin wspomniał, czyli o scenariuszu, który może mieć też taką funkcję przypominania dla jednego z rozmówców, było to ważne, który mówił o tym, że jeśli ma ten scenariusz w pobliżu, to on wie, on mu jest w stanie zawsze przypomnieć. Nawet to nie chodzi o to, że nie musi umieć, że może znać sztukę na pamięć, ale sam fakt, że ten scenariusz leży, przypomina mu o tekście. Jest też takie ciekawe. Informowanie, kształcenie to również edukacja czy inspiracja. No właśnie. I tutaj też podam Państwu przykład z ostatniego cytatu, czyli też tego sznurka, który w opinii naszej rozmówczyni też dostarcza, użyty w konkretnym szkoleniu, dostarcza prowadzącemu wiele informacji w ogóle o grupie, o dynamice, o tym, co się dzieje podczas warsztatu.
A, no i właśnie ta zapalniczka, która była, bo też nie chciałabym tego ominąć, czyli zapalniczka, która była tutaj, pięknie zilustrowana, to jest bardzo ciekawy cytat, służy do komunikacji między inspicjentami, czyli tak jak tutaj Państwo widzicie, że gdy akcja dzieje się po dwóch stronach sceny, to żeby jeden inspicjent powiadomił kolegę po drugiej stronie sceny o czymś, to używa światełka w zapalniczce. Więc ta zapalniczka w pewien sposób informuje, jest przekaźnikiem informacji tutaj. I ostatnia z funkcji, to jest funkcja, która wiąże się z tworzeniem lub współtworzeniem i przenoszeniem znaczeń, to nadawanie znaczeń, czy w ogóle pełnienie różnych znaczeń przez ten sam przedmiot. I to są też te przedmioty, które na przykład pełnią taką bardzo symboliczną często funkcję, albo z którymi też osoby mają większy związek, czują większy związek emocjonalny, bo te przedmioty pełnią jakieś szczególne, nowe, nieznane dotąd znaczenie. I to znaczenie może być osobiste dla pracownika, może być wspólne dla grupy pracowników, może być wspólne dla całego teatru, ale też może być dla osób spoza teatru. I tutaj jednym z przykładów jest pokazana wcześniej drabina, bo drabiny można używać z jednej strony jako drabiny, jakby wszyscy wiemy, jaką funkcję może pełnić drabina, czyli do na przykład wspięcia się gdzieś, ale także może to być często w teatrze pełni element scenografii i robi często na przykład za półkę na książki albo za podstawkę pod tort, jak tutaj w przypadku tego cytatu. I tak jak wspomniałam, te przedmioty mogą mieć nowe, można im nadać nowe, nieoczywiste zupełnie znaczenie. I tu jest taki bardzo, bardzo też jeden z chyba naszych ulubionych cytatów dotyczący wazonu, wazy, którą jedna tutaj pani pracująca w księgowości powiedziała, że ten przedmiot był dla niej na tyle ważny, że powiedziała, że on ma takie znaczenie, że on tu zostanie, bo on będzie pełnił funkcję urny na prochy głównej księgowej, czyli on wyjdzie dopiero z tego miejsca, kiedy wyjdzie ta księgowa. I to jest w ogóle bardzo ciekawe, bo tutaj też to pokazuje, jak często przedmioty są ważne, takie przedmioty nieoczywiste, często elementy na przykład scenografii są bardzo ważne dla pracowników różnych stanowisk. To jest bardzo ciekawe, jak pracownicy przywiązują się do tych przedmiotów i chronią ich, żeby właśnie nie wypuścić ich gdzieś dalej. Innym też przykładem była pani, która przygarnęła skrzypce, które były zniszczone podczas spektaklu, były elementem scenografii, połamane skrzypce, i ona wiedziała, że po tym spektaklu prawdopodobnie one zostaną zabrane, one nie będą już użyte, to był spektakl gościnny w tym
teatrze. I ona po prostu zabrała te, wzięła te skrzypce pod swoją opiekę i one teraz pełnią bardzo ważną, tak naprawdę są, mają dla niej bardzo duże też znaczenie emocjonalne i trzyma je właśnie na półce w swoim gabinecie. Dobrze, to może teraz powiemy krótko, co jeszcze konkretnie z tego naszego badania wyniknęło, bo no właśnie sprecyzowaliśmy 6 takich głównych kategorii funkcji, o których staraliśmy się tutaj Państwu opowiedzieć. Tego materiału jest dosyć sporo, bo tak naprawdę to jest no kilkadziesiąt potężnych stron naszego raportu, także bardzo Państwa zachęcamy do zapoznania się z całością, bo trudno tutaj w krótkim czasie o wszystkim opowiedzieć. Natomiast jeszcze tak pokrótce, Marcin opowie Państwu, jakie mamy główne jeszcze wnioski z tego badania. Tych wniosków jest tutaj więcej. Tutaj przedstawiliśmy tak syntetycznie 6 elementów, na które można zwrócić uwagę, jeśli chodzi o to, co robią przedmioty w teatrach. Po pierwsze jest to ważne, żeby podkreślić to, że przedmioty nie działają w pojedynkę, czyli one nie działają w próżni. Funkcje przedmiotów, realizowane przez nie i odgrywane role, zawsze odbywają się w towarzystwie albo innych ludzi, albo w konkretnych miejscach, albo w towarzystwie innych rzeczy. W innym przypadku przedmioty nie działają. Zawsze działają w relacji z czymś lub kimś. Rzeczy nie są czystymi kartami. To znaczy, że to nie tylko człowiek jakby nadaje im znaczenia tym rzeczom, natomiast one również w swojej na przykład materialności, w swojej cielesności posiadają i przekazują pewnego rodzaju znaczenia i informacje ludziom, więc nawiązuje się tutaj relacja pomiędzy ludźmi i przedmiotami, jakaś wspólnota właśnie kontaktu. Przedmioty również same coś znaczą, przez materialność przekazują komunikaty. Bardzo ciekawe jest to, że nie istnieje tutaj ten ścisły podział między przedmiotami artystycznymi i nieartystycznymi. Zauważyliśmy to, że każdy przedmiot, który jest takim ma taki charakter nieartystyczny, może w każdej chwili stać się rekwizytem. Mówiliśmy tutaj o jedzeniu podgrzewanym przez kuchankę mikrofalową. Wówczas ten przedmiot nieartystyczny staje się artystycznym. I odwrotnie, wazon albo skrzypce, które były rekwizytami, mogą gdzieś tam później w gabinetach albo w jakichś biurach pracowników merytorycznych, a nie artystycznych się znaleźć i pełnić inne już funkcje. Poprzez to, że przedmioty realizują swoje funkcje, teatr przestaje być taką organizacją pracy, staje się taką organizacją trochę symboliczną, zrytualizowaną tak naprawdę, ponieważ przedmioty zaczynają coś znaczyć, ponieważ właśnie biorą udział przedmioty wraz z ludźmi w różnego rodzaju ceremoniałach, ponieważ pojawiają się różnego rodzaju mitologie, mity na temat przedmiotów, więc sam teatr staje się taką właśnie miejscem o charakterze symbolicznym. Poza tym przedmioty tworzą mikroświaty. Co to znaczy, że wokół konkretnych przedmiotów zbierają się inne przedmioty i ludzie, tworzy się rodzaj takiej wspólnoty ludzko-nieludzkiej. Jeden przedmiot tworzy wokół siebie właśnie jak totem jakiś, tak pewnego rodzaju wspólnotę. Zbiera konkretnych pracowników, na przykład jakaś maszyna. Wokół jakiejś maszyny kręcą się odpowiedni pracownicy, gromadzą się różnego rodzaju rzeczy. Stworzy się wspólnota ludzko-nieludzka. I ostatnia rzecz, przedmioty tworzą język teatru. Ten język w cudzysłowie, tu nie chodzi o język jako taki, tylko o pewien mechanizm funkcjonowania rzeczy, pracę, jaką rzeczy wykonują w teatrach. Każdy teatr ma swój własny język, czyli każdy teatr ma swój własny mechanizm funkcjonowania rzeczy, bo te same rzeczy w różnych teatrach mogą co innego znaczyć, mogą co innego oznaczać, mogą kontaktować się z innymi ludźmi, mogą kontaktować się z innymi przedmiotami, więc każdy teatr ma swój własny język, czyli swój własny mechanizm funkcjonowania rzeczy właśnie w tej przestrzeni. To tyle z naszej strony, dziękujemy serdecznie i zapraszamy na część związaną z pytaniami.
Nie wyrobiliśmy się w pół godziny, niestety. Tak się spodziewałam, że tak będzie, ale no, moglibyśmy mówić o pół godziny. Tak. Ale jeśli jeszcze Państwo jesteście z nami i macie pytania, to teraz mamy jeszcze chwilę. Jest teraz ten czas, także serdecznie zapraszamy. Czy coś się Państwu pojawiło? Może Państwo chcielibyście... Czy można powiedzieć, że przedmioty łączą pracowników teatru? Oczywiście. Oczywiście, właśnie to jest też bardzo piękne. No łączą właśnie ta funkcja integrująca, bo wokół nich albo się też spotykamy, albo no łączą na wielu tak naprawdę poziomach. Też tak, oczywiście. Tak, to bardzo ciekawe. Są różne przedmioty, na przykład w jaki sposób przedmioty mogą łączyć ludzi. Na przykład może są przedmioty, z których wspólnie korzystają różne osoby. Na przykład jeden komputer, a czasami to jest nawet długopis. Ale są też przedmioty, wokół których gromadzą się poszczególne osoby. Na przykład wokół jakiejś maszyny albo wokół jakiegoś rekwizytu. Są kostiumy, których używają różni aktorzy. Chociaż tu akurat teatry starają się, żeby kostiumy nie były przechodnie, a zwłaszcza jakiejś części takiej bielizny, ale kostiumy też łączą niektórych aktorów w tym przypadku. Także no, są przedmioty, tak jak zapalniczka, które łączą ludzi w sensie komunikacyjnym, prawda? Wysyłamy sygnał od jednej osoby do drugiej, w tym sensie integrujemy dwie różne osoby. Przenoszenie znaczeń, nie tylko zwykłych komunikatów, ale łączymy publiczność z aktorami, prawda, przez rekwizyty, elementy scenografii i tak dalej. Tworzymy jakąś wspólnotę wyobrażeń, tak, jak najbardziej. Tych związków ludzkich tworzonych przez przedmioty jest bardzo dużo. Na różnych płaszczyznach one występują. Jak można wdrożyć wyniki naszych badań? Pytanie. No to chcesz na temat aspektu wdrożeniowego coś powiedzieć? Nie, możesz powiedzieć. No to jest dosyć trudne pytanie, bo myśmy tutaj nad tym aspektem wdrożeniowym się nie zastanawiali. Nie było to jakby naszym celem. Celem było tylko sprawdzić, co te przedmioty robią. Ale na pewno warto jest zwrócić uwagę na to, jak działają przedmioty, czym są przedmioty i jaka jest ich rola. Dlatego, że przedmioty, tutaj mówiliśmy o tym kilkakrotnie, jedną z funkcji przedmiotów jest zachowanie ładu organizacyjnego, czyli doprowadzenia do tego, że teatr funkcjonuje jak należy, działa w odpowiedni sposób. Więc doprowadzenie do sytuacji takiej, że te przedmioty są w odpowiednich miejscach, że nie gubią się, że nie są zniszczone, powoduje również to, że teatr funkcjonuje w sposób odpowiedni. Taki prozaiczny przykład, mówili nam o tym aktorzy, że nagle zginęła część garderoby, bo mu się obuwie zginęło, albo jakiś element, nie wiem, koszula, kurtka, spodnie i nagle nie można zrealizować spektaklu. Nagle część zespołu teatralnego, zamiast skupiać się na spektaklu, nagle zaczyna poszukiwać tego przedmiotu. Więc doprowadzenie do sytuacji takiej, że klucze są odwieszone, i nie trzeba ich szukać, że elementy garderoby, kostiumy, rekwizyty są w odpowiednim miejscu, że jest ład, jeśli chodzi o porządki, jest związane również z takim porządkiem społecznym. Więc dbanie o przedmioty, o ich miejsce pobytu, o ich stan, o ich jakość, przekłada się również na to, jak pracują ludzie, czy dobrze, czy źle. Jeśli zaniedbamy przedmioty, również doprowadzimy do sytuacji, gdzie ludziom będzie się źle pracować. Więc tak można to jakby... To jest jedna z możliwości wdrożenia albo szukania takiej pragmatyki zarządzania teatrami poprzez przedmioty.
Ja myślę, że w ogóle każdy teatr tak naprawdę ma swoje jakieś tutaj cele w tym, bo to też było widać na etapie w ogóle prowadzenia badań, jak pracownicy teatru chętnie reagowali na to, na udział w tym badaniu i w ogóle na te wyniki. I w ogóle takie zastanowienie się nad tym, jaką rolę pełnią właśnie dane przedmioty w teatrze, no to też przekłada się tak naprawdę na w ogóle efektywność pracy instytucji, jaką jest teatr, na optymalizację tak naprawdę różnych procesów. To się też przekłada na wszelkie kwestie ekonomiczne czy ekologiczne, bo tutaj też właśnie ta kondycja przedmiotów, zastanowienie się właściwie jaką funkcję dany przedmiot, jaką rolę dany przedmiot pełni, w ogóle pochylenie się na tym może być w ogóle bardzo takim ważnym czynnikiem na początku w ogóle jakiegoś takiego procesu związanego właśnie z zarządzaniem całą instytucją, jaką jest teatr na różnych poziomach. W ogóle potraktowanie tutaj ten zabieg, o którym mówimy, czyli potraktowanie tak naprawdę przedmiotów jako pracowników, myślenie w ten sposób o przedmiotach jako pracownikach też może budzić za sobą jakieś kolejne konsekwencje i powiązania, na przykład zastanawiając się, jak dbamy o dany przedmiot i o danego pracownika. Tutaj mamy bardzo dużo różnych kontekstów i tak naprawdę w zależności od tego, czego dana organizacja potrzebuje, to można to na różnych poziomach wdrożyć, także powtórzę się po raz kolejny, zapraszamy serdecznie do zapoznania się z raportem, też zapraszamy serdecznie do zadawania pytań, do współpracy z naszym instytutem, bo jesteśmy otwarci na też prowadzenie różnych badań w Państwa instytucjach, ale także prowadzenie szkoleń, ewaluacji i innych procesów wspierających, także serdecznie Państwa zapraszamy, jeżeli będziecie chcieli zgłębić temat lub kolejny, to zacząć jakiś kolejny, to my jesteśmy zawsze na Państwa otwarci. Ale ja jeszcze kwestię uzupełnienia tego tutaj odpowiedzi na to pytanie pani Katarzyny, jak można wdrożyć wyniki tych badań. Znaczy, to wdrożenie często może nie mieć takiego wymiaru właśnie takiego czysto zarządczego, że przyniesie to jakieś konkretne efekty, takie, które można wymierzyć. Bo tutaj się poruszamy raczej w takim świecie bardziej subiektywnym niż obiektywnym, ale mogę powiedzieć, że rzeczy pełnią bardzo ważną rolę, jeśli chodzi o to, jak ludzie czują się w teatrze, na przykład to, czy czują się z teatrem związane te osoby, czy nie. Jedna z osób, która zajmowała się naprawą, jedna z pań, która zajmowała się naprawą kostiumów, powiesiła w swoim gabinecie rekwizyty, które już nie były potrzebne, które już nie były używane, bo spektakl już nie był odgrywany, natomiast dla niej stanowiły bardzo dużą wartość, ponieważ to był spektakl, który wywarł na tej pani szczególne wrażenie, więc te rekwizyty, które powiesiła w swoim gabinecie, były rodzajem pamiątki, a my jako ludzie zbieramy, kolekcjonujemy pamiątki, ponieważ one pozwalają nam nie tylko odnieść się do rzeczy, które mają dla nas w przeszłości znaczenie, ale pozwalają nam trwać. Znaczy, jakby dają nam sens tego, że nasze życie jest tutaj jakby potrzebne, a w odniesieniu do teatru, że pracujemy w wyjątkowym miejscu, w miejscu, które ma dla nas jako ludzi
szczególne znaczenie. Tak działają pamiątki i tak dla tej pani działały te, tak oddziaływały na tą panią te rekwizyty. One mówiły o tym, że pracuje w miejscu, które jest dla niej wyjątkowe, więc integrowały tą osobę z miejscem. Dawały jej poczucie sensu pracy. Tak to można by było tutaj powiedzieć. No. Czyli przedmioty też być może trzeba byłoby zrobić badania pogłębiające, w jaki sposób w ogóle przedmioty wpływają na motywację do pracy, w jaki sposób wpływają na poczucie przynależności do miejsca, czy nawet na poczucie dobrostanu w organizacji, jaką jest teatr. Także tutaj tych możliwości jest naprawdę dużo. Czy mamy jeszcze jakieś pytania? Czy chcielibyście Państwo o coś zapytać? Okej, chyba nie mamy tutaj więcej pytań. Jestem w ogóle bardzo ciekawa, czy Państwo też jakieś zauważacie inne funkcje. Jeśli tak, to zapraszamy do podzielenia się tym albo właśnie też tutaj, albo już po naszym spotkaniu. I co? Zapraszamy do kontaktu jako IBOK. I chyba życzymy Państwu miłej dalszej części dnia. Dziękujemy bardzo. Wszystkiego dobrego. Miłego dnia. Dziękujemy bardzo. Miłego dnia. Do widzenia. Do widzenia.